Proszę Państwa, zasady są proste. Kto wygra Freeze Challenge, dostaje skina. Co to jest Freeze Challenge? To takie wyzwanie zainspirowane amerykańskim YouTube'em klasy A, czyli tym... Martin! Buzz! He's been outside all day! Buzz! Nie są to może materiały najwyższych lotów, ale myślę, że w świecie League of Legends może wyjść całkiem ciekawie. Także zapraszam bardzo serdecznie na Freeze Challenge. A, by the way, mam nowy fotel, ale o tym za chwilę. Freeze Challenge. Mogę w którymkolwiek momencie powiedzieć, że ktoś ma się nie ruszać i wtedy przez 5 sekund nic nie może robić. Może tylko mówić na TS-ie, ale nie może klikać nic w grze i tak dalej. O kurde. To może być bardzo dobre, tylko że ja mam po 15-20 FPS-ów w grze. I tak to robisz. Ta osoba, którą ja wskażę, może za chwilę znowu do kogoś innego powiedzieć też to stop. Wygrywa ten, kto będzie miał najlepsze staty. O, dobra, najmniej deadów może być. To zróbmy teraz tak, że klikamy na znak zapytania i cokolwiek wyjdzie, to zostawiamy. Co to będzie? O! Jezus Maria. O ja pierdziele, Lulu. O kurde. Nie ma za co. To ja idę w takim razie tanka, Lulu, i to jest najlepsza strategia. Malfajty, ale to będzie easy. No, mamy pierwszego przeciwnika, teraz trzeba go zbejtować do was. Bałwan, stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fuck, trochę nie wyszło. Ja się boję teraz wyjść spod wieży. Właśnie nie mam do kogo stop mówić teraz, nie? Jak to nie? Obserwuj paski HP po lewej. No w sumie to prawda. A Wezak, stop! No, za daleko, my mam liczbę. 4, kurde, zostawili. Solo, stop. O nie. O nie. O, to chyba 5 sekund już minęło. Zapomniałem o tym. Ale jestem dobrze, nie patrzyłeś tu. Czemu ja cię uratowałem? Nie wiem. Ja dostałem jakiegoś killa gdzieś jakiś z dupy, nie wiem czemu. To bez kitu, co? Co? Ty tego z mina chłopa zabiłeś. No ale jakim cudem? Nie mam pojęcia. Co się stało? Co? Nie! Mógłbyś powiedzieć Malfightowi, żeby zrobił stop. Oh fuck. O, do stop. God damn it. 3, 2, 1, 5. Kurde, ale i tak cię przeżyję. Nie mam stopwatcha! Fuck me! Po co ja to w ogóle wymyśliłem? Po co mi to było? Nie mogłem sobie zagrać normalnej gierki. Kurde. I teraz ja, bo mam stop. Karma wraca. Avexa, stop. 2, 3, 4. Doskonale. Koniec. To najgorsze jest to, że malfightów gramy, którzy tylko R-kę kliknął. Podo stop! Dobra, korzystając z przerwy w naszym Freeze Challenge'u, pomówmy o moim fotelu. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, która część gamingowego setupu jest najważniejsza dla ludzi takich jak ja, to dzisiaj mamy dla was odpowiedź. Monitor? Klawiatura czy myszka? Sam komputer? Głośniki? Słuchawki? Podkładka? Cable management? Pies. Otóż to nie. Najważniejsza jest wygoda. Dlatego teraz w kilku przebitkach pokażę wam mój nowy fotel z serii X-Fighters. Powiedzmy sobie szczerze, ja nigdy nie korzystałem z gamingowego fotela. Zawsze siedziałem na jakimś zwyczajnym krześle, takim najtańszym krześle z Ikei. I faktycznie odbijało się to często na moich plecach. Zaraz, jeżeli nie jestem człowiekiem pierwszej młodości, a przed kompem spędzam dużo czasu, w momencie kiedy przesiadłem się na ten fotel, poziom wygody w trakcie gamingu, montażu, pracy przy kompie wzrósł. Drastycznie wzrósł. Wszystko co chcę właściwie mogę tutaj zmodyfikować. Oparcia w dół? Proszę bardzo. Troszkę do przodu? Nie ma problemu. Może chcesz się trochę oprzeć? Z czystym sercem mogę powiedzieć, że ten fotel przełoży się na to, że będzie więcej odcinków, ponieważ będziemy milej je montować. No. Także jeżeli przy okazji świąt chcielibyście się zaopatrzyć w podobne fotele, to zapraszam do linku pod spodem. A my wracamy do Freeze Challenge'a. Podo stop! Późno. Nie poszedł, no nie jest. Teraz on myśli, że ja go baitowałem. Kto to jest? Kto to jest ten Eivor? Dobrze, nawet nie mogę niku zobaczyć. Spoko, nie ma problemu. Ale Zak, stop! Haha, easy. Zaraz przegramy gierkę. Podbity. Pawan, stop. No, to mój zawsze. Ale no zaraz nas zbombią, już to czuję. Co za koleś, what the fuck? Ej, ale idę w końcu bazę. Ej, dobra, idziemy, idziemy. Bo a no, nie końcu, wiem. Końcu. Nic nie kończą, jedziemy. Ej, bo stop. Jest, nie przeżyłem to! What the fuck? W sumie dobrze, że oni są w naszej bazie, będzie bardziej emocjonujące. Hodo, stop!
Dobra, ale tutaj to easy. Jest no. remisik wjechał, może być. Ale jeszcze easy było. Napisali, lol. Gratulacje, wygrali na matkę. Ja dalej mam Freeza, dalej nie wiem co się dzieje. No widzisz, takiego zajebistego dostałeś na koniec. Już tak zostaniesz. Ej, robimy imprezkę, niosę grilla. Zaraz tu się rozstawię, jak to się robi. Czy nie mogę rozstawić? To ja mam ogień. Ale te w cztery. Kiełbasę wbiła w podłogę, no bez sensu. I wali gołą łapą o grilla. Skoda Podetka. Jedzenia w ogóle. No, a twoja stara nie stary istnieje. Nie taki, a twoja stara nie ma dzieci. Wiesz tu? Ale zginie, nie zginął! Dawaj, dobra. 10 tysięcy IQ place. Ej! Jak ty nie umiesz nawet do tylu liczyć, tak już mieć IQ. No i co? Pa. Zabij nigdy. Go. Jak będzie kusiał, że... Ha, nie wziąłeś! Teraz! Teraz już wiem, że nie jest kacany, nie ma kasatina. Już tu jest, od razu wbita mu na mordę. Masz to ładny masz pancerz, muszę przyznać. Palę cię na łeb, kasatina. Czy ten warwick miał czwarty level, to nie jest jakiś potężny wojownik. Kurwa. Zimny chociaż... O, dostał z Conqueror'a. A zdążę przejść? Zdążysz, ja tu będę baitować. Patrz. Ja mogłem... O dobra, to baituj na bo ja tutaj... Mogłem poczekać, że on miał E w sumie. Zanim się wbiłem. Ej, mam jeszcze ultra. Nie, ja myślę, że zdążyłby... Bo może je skasować tam, nie? O, super! Bum, bum. Ej, ogarnąłem zajebistą animację z tą kiełbasą. Zaraz wam pokażę, jak mi się cooldown zrobi. Ej, patrzcie na tą kiełbasę. Idę tam na nie. Chcę kiełbasę? Nie, nie. No. No, a plan jest taki, nie składam klasy. Co jest, Andrzej? Patrzcie, co on robi tam na tym płocie. Zajebista, bait na kiełbasę. O nie, oni mnie zaczęli fokusować. Kiełbasiany bait. O nie. O kurwa, o kurwa. O synu! Kurwa, co się zesrałem? To jest taki kontrast jest na tym bocie, bo Bartek siedzi w ogóle cicho, nie wiem, jakby depresję miał, nic nie mówi. A zimny, o panie, o syn! Mogę jeszcze ten? Ja mam CC, ale nie aż tyle. O, Kastadin jeszcze. Chociaż jednego zgadniecie, nice. O, dwóch, Kastadin zoni już z jakiegoś powodu. To macie dwóch. Trzech, na Kastadin. Ole, dostałem wprysk. No nie, trzech już... Jo, kochora jest ta postać. Biegnę, Avian, tu. Tu. Ja cię z drutu. O, stop. Co tu się wydarzyło? Nie spodziewałem się, że będzie to było solo? Też przyjdziecie. Nieprawda, pomogłem. No kurde, zabrał to! Poznaj siłę kiełbasy. Pokażę mu kiełbasę. Okay. Nice. Ciekawy rodzaj ataku. To zbroję. O ty! Idę tam! O nie, tym razem ci nie ukradnę, bo jestem martwy. No i dobrze. No, on tu postawił warda. O, o kurde. Kurde. O nie, wezmą... Zabij co go? Tu się dzieje, jakie... Jest, dobrze. O kurde. Ale jakie plot twisty, nie? Pojawia się kolejny champion. Ty. Co stało? Czekaj, bo tu wieża jest. No spokojnie. Myślałam, że tej wieży już nie ma, co nie? No by nie było, jakby... Ujaboi! Upper Engar! Ale obliczone było. Co to było? A perengar kwiecił. O! O jest. Chodź tu. Nie mam. Nie mam kila, spokojnie. Ja już wszystko to robię. Jeszcze go zabiję. Dawaj. Jeden. O, jest. Aj. Ej, tu jest kata. Tu jest kogoś innego. Dawaj, ja robię kwadra. Kwadra. Ja chciałam ci zabrać, kurde. Ej, Jinx tu idzie udowała, tu będzie penta. Zbyt będzie kusić. Ja ją znajdę. Ja też. Nie mam warda, ale jej tu nie ma. O jest, dobra, jednak uciekamy. Tam jest Jinx. Penta! Penta! Macie upać. Jest, Penta! Jest, Penta! Ja mam pomysł na challenge teraz na szybko, skoro tak dobrze na mnie. No, dajesz. To on jest nie fair, nie wszyscy będą mieli równe szanse. Zapraszam wszystkich na Barona, atakujemy go i stoimy w Baron picie. Kto ostatni przeżyje, ten wygrywa i dostanie skina. W sumie Yumi pewnie będzie ostatnia. No w sensie nie atakujemy go, zaatakujemy go raz i potem dostajemy. Jak oni przyjdą, to też ich nie atakujemy jakby co. Cześć, mogę pójść zabić na dźwięk na szybko? No dobra, bo nam spuszuje w sumie, no. Zabijam i chodź. Dobra. Lol. Dobra, gotowi? Lecimy.
Dobra, nie atakujemy. I nie wychodzimy poza warda. Ej, Yumi już wyszła. No, no u mnie! To się nie liczy. Możecie się ruszać jakby co, ale no wiecie. Ci jak chcą stylować! O nie! Nie atakujemy ich, pamiętajcie. Nas nie dogonią. Essa. O nie, o nie, o nie. Czekaj, czekaj, to kto wygrał w takim razie? No ja, bo ja z nim gadałem, że najprzyjrzałem ostatni. Aha, lol. Nice. Ignituję. Chłopie się sierce, chilek, chilek. Nie miałem heal'a, wszystko na cooldown nie mam. No ja zaraz MK. Nie! Jak mi to wyjebało no, bombę? Nie. Co tu się dzieje? Jezu, to jest niemożliwe normalnie. Ja jeszcze Heraldę nam zabiją. A nie no. Skuadra na Singecie. On będzie pęta. Co?